Znajdujemy się w centrum Srebrnej Góry, dawny cmentarz ewangelicki. Miejsce niezwykle urokliwe, niezwykle symboliczne. Staramy się od 3 tygodni ocalić od zapomnienia. Ocalić od zapomnienia to miejsce, które na trwałe wpisało się w historię Srebrnej Góry. Pod koniec XVI wieku, tutaj na terenie, gdzie się znajdujemy, został założony dawny cmentarz ewangelicki. Znajdowało się tutaj kilkadziesiąt grobów dawnych, rdzennych mieszkańców Srebrnej Góry, z Silberbergu. Cmentarz funkcjonował do II wojny światowej. Po II wojnie światowej został rozebrany, troszeczkę rozkradziony. I tak naprawdę teraz, po tych latach, próbujemy wspólnie, my, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach, w porozumieniu z Twierdzą Srebrnogórską, z pracownikami Fort Spitzberg Ostrów, gminą Stoszowice, odrestaurować to wyjątkowe miejsce. Trzeci czwartek z rzędu trwają prace porządkowe, wycinka chaszczy i odsłaniamy groby, takie naprawdę wyjątkowe perełki z końca XIX wieku. Według informacji, które posiadamy, oczywiście cały czas je weryfikujemy i staramy się je sprawdzić, tutaj na tym cmentarzu pochowany jest Edward Eppner, słynny właściciel fabryki zegarów w Srebrnej Górze, zegarków najpierw kieszonkowych, później mechanizmów, aż w końcu zegarów wieżowych. Te zegary wieżowe znajdują się w naszym srebrnogórskim Spa Aniołek, ale także w ratuszach w Bystrzycy Kłodzkiej, Kłodzka i Wrocławia.